Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli Kultura do kwadratu w cyklu BNP Paribas Talks. Witamy na festiwalu Dwa Brzegi i mamy wielką przyjemność porozmawiać z twórcami i twórczyniami znakomitego, naszym zdaniem i nie tylko naszym zdaniem, filmu Słoń. Ewa Skibińska, Jan Hrynkiewicz, Paweł Tomaszewski i Kamil Krawczycki. Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć. Witamy też. Witamy. Porozmawiamy tak, jakbyśmy tego filmu nie widzieli, dlatego że wielu widzów jeszcze nie miało tej okazji, to przed nimi. Od razu, od tytułu, Słoń, to jest tytuł tego filmu. I czy ten tytułowy Słoń ma coś wspólnego ze Słoniem Gusa Van Santa? Od razu nam się to skojarzyło. No i oczywiście, czym albo kim jest? Tytułowy Słoń. O nie, to jest pytanie, na które nie możemy odpowiadać, bo trzeba zobaczyć film, żeby zrozumieć, skąd ten tytuł. Nie ma nic wspólnego z filmem Gusa Van Santa. Aczkolwiek no, mnie gdzieś tam się kojarzy kwestia kogoś innego, kogoś wykluczonego, tak jak było w tamtym filmie, więc dlatego takie pytanie żeśmy zadali i też musisz mi wybaczyć, Kamilu, jak zobaczyłem chłopaków, ognisko, konie i góry, to miałem bezpośrednie skojarzenie z filmem Anga Lee, Brokeback Mountain. I jak się odniesiesz do takiego w tym momencie porównania? Wiesz co, to jest absolutnie zupełnie inny film i wiesz, dla mnie porównanie do Brokeback Mountain to jednak jest takie porównanie, które może jest, wiesz co, tak pierwszym skojarzeniem po prostu, że tak. Widzisz, wiesz, dwóch chłopaków, konie, te ładne widoki i już masz Brokeback Mountain, ale płonie ognisko i szumią pnieje. Nie jest w ogóle nie ten trop. Absolutnie bym nie porównał naszego filmu. Ale ognisko u nas też płonie. No tak, ale wiesz, no... Ognisko ludzkich uczuć. No i też historia poniekąd miłości tam niemożliwej, tu jak najbardziej, prawda? No właśnie, to może powiedzmy o tym, co to za historia, przynajmniej... Na tyle, na ile możemy. To ziarenko, z którego wyrósł ten film, żeby można było uchwycić tę opowieść, którą niektórzy widzieli, ale niektórzy dopiero zobaczą. To jest historia młodego chłopaka, Bartka, który mieszka z matką, prowadzi gospodarstwo, zajmuje się końmi i oni mają taką sytuację, że ojciec zostawił Bartka i zostawił swoją żonę lata temu i Bartek trochę został zmuszony do przejęcia roli głowy tej rodziny. I poznajemy ich w momencie, w którym umiera ich sąsiad i na wieś po wielu latach nieobecności przyjeżdża jego syn. I Bartek zaczyna fascynować się tym przybyszem, co potem faktycznie powoduje, że zaczyna dążyć do wyjazdu z domu i próbuje odzyskać swoją wolność, którą gdzieś utracił. Producentem jest dystrybutor filmów o tematyce LGBT, czyli Tongariro, ale także dostałeś pieniądze z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na ten film. Ale moje pytanie jest takie, że bardzo mało jest w Polsce filmów dotyczących tego tematu, czyli mówimy tutaj o miłości homoseksualnej, o związkach homoseksualnych. Co na świecie tych filmów rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo, są osobne festiwale, a u nas no, oprócz waszego filmu no, możemy wymienić co? Wszystkie nasze strachy, Ninę, Olgi Hajdas i jeszcze płynące wieżowce. Czy to znaczy, że tematyka homoseksualna przekłada się na homofobię w polskim przemyśle filmowym? Wiesz co, ja jak mniej więcej 7 lat temu zdecydowałem, że chcę zrobić film pełnometrażowy i być reżyserem, to już od początku wiedziałem, że chcę podjąć queerową tematykę, ponieważ to jest po prostu mi najbliższe, bo sam jestem gejem i wychowywałem się w małym mieście na Podhalu. I faktycznie szukając swojej tożsamości sięgałem po filmy. I były to filmy głównie zachodnie, jako że w Polsce nic nie było, więc faktycznie zawsze czułem że jest tu spory brak i teraz po latach wiem po prostu, jak ważna jest reprezentacja, więc chciałem to zmienić. Widziałem, że nikt inny nie sięga po te tematy z różnych względów, więc wiedziałem, że muszę to zrobić ja i faktycznie w ciągu ostatnich lat
filmów poruszających taką tematykę jest więcej, co jest cudowne, ale faktycznie ale te 7 lat temu były, no, te Płynące wieżowce z 2013 roku i to był jedyny absolutny film. Tomasza Wasilewskiego, powiedzmy jeszcze, Tomasza Wasilewskiego, nazwisko reżysera. Tak, tak. A druga sprawa, że faktycznie chciałem ten film opowiedzieć zupełnie inaczej niż wcześniej były opowiadane filmy o tej tematyce, czyli faktycznie bohater zawsze kończył tragicznie, umierał, albo został pobity, albo wiecie, miał, no, był jakby bardzo negatywny wydźwięk, więc możecie sobie wyobrazić, co czuje, nie wiem, 15-letni chłopak jak ja, który dowiaduje się na temat swojej tożsamości z kina i widzi, że skończy źle, tak? Oglądając Tajemnicę Brokeback Mountain chociażby, która się kończy, fenomenalny film, ale tak, kończy się tragicznie. Więc czułem, że musimy zmienić ten sposób opowiadania, że musimy zrobić film, który będzie pozytywny po prostu, który pokaże tych bohaterów w zupełnie innym świetle niż to było dotychczas. Powiedziałeś coś takiego tutaj przed nagraniem, że wiesz już z reakcji pierwszych, że właśnie tak to jest odbierane, tak? Że młode osoby mówią ci takie rzeczy, że wspaniale, albo że coś takiego powstało, albo że szkoda, że nie widziałem takiego filmu, kiedy miałem 15 lat. To znaczy, że to jest rzeczywiście potrzebne. To jest też w zasadzie, do was się też odwołuje, no do właśnie, aktorów, jak wy na to patrzycie. Premiera była na Nowych Horyzontach. Jak pierwsze reakcje publiczności, jak wy odebraliście to, jak ludzie reagują na wasz film? Znakomicie reagowali. Wspaniale, oprócz wzruszeń, o których mówili potem, przede wszystkim śmiech, zaskakujący śmiech. Dla mnie śmiech jest miarą prawdy na ekranie, bo ten śmiech był śmiechem takim osobistym, zdradzającym, że film dotyka strun osobistych. Ale strasznie ważną rzecz tutaj poruszyliście, że takich filmów jest mało. To jest na przykład dla mnie ogromna bolączka i problem i to jest temat do większej dyskusji, ponieważ nie da się robić sztuki bez pieniędzy, a mecenat państwa no, woli dawać na, nie wiem, no, operę o Mickiewiczu i święcić różne święta narodowe na przykład w sztuce, na scenie i robiąc filmy na ten temat, wielkobudżetowe, a coś, co myślę interesuje ludzi z kręgu LGBT czy gender, chyba ludzi czy jego, w ogóle może interesować, prawda? Ale tak, wszystko co jest blisko nas, wszystko co jest do zrobienia, do przerobienia, co jest do zdobycia i zmienienia w tym kraju, do zmiany, nie jest dotowane. Nie interesuje nikogo, czy na ten temat będzie powstawała sztuka, tak samo jak i edukacja. I o to trzeba walczyć po prostu. Ale jesteśmy przykładem chyba, że to się właśnie zmienia. Także słuchajcie, że twórcy się też muszą zainteresować tymi tematami. I trochę jest, nie bać się. Trochę jest teraz tak, że faktycznie politycy ruszyli jakieś tabu w Polsce, jakby siejąc nienawiść, ale okazało się, że może to było właśnie bardzo potrzebne, że zaczęli ten temat, bo faktycznie... Jest takie słowo jak działanie przeciwskuteczne, prawda? Tak, ale no, słuchajcie... akcja i reakcja. No, jak ktoś dopycha do ściany i nie masz już gdzie się cofnąć, to idziesz do przodu i mówisz, proszę, jestem. Tak, że może, słuchajcie, teraz właśnie twórcy też zobaczą, że jest potencjał w tych historiach, bo absolutnie jest. A ja na swojej drodze słyszałem bardzo wiele razy, żeby nie robić filmu queerowego z tego względu, że nikt nie pójdzie do kina i nie robią te filmy box office'ów w ogóle. No sami się kastrujemy, że tak powiem, boimy się po prostu, nie. Pytanie do was, chociaż początkowo chcieliśmy to pytanie zadać reżyserowi, przepraszam. Kwestia tak, czy to był casting, czy reżyser pisał ten scenariusz z myślą od razu o Ewie, Janie i Pawle, czy byliście na castingu i nagle czymś ujęliście Kamilę? Jak to się stało, że zagraliście w Słoniu? Paweł. Jeżeli chodzi o mnie, to zostałem zaproszony któregoś razu do szkoły Wajdy, razem z Agnieszką Żulewską na jakieś tam warsztaty dla scenarzystów i po prostu mieliśmy tam, to był taki warsztat dla scenarzystów i aktorzy mówią o swoich potrzebach, jakie mają potrzeby przed wejściem na plan, w trakcie i tak dalej. I tam się, wśród tych osób siedział Kamil i widziałem tylko wysłuchał takie, tych potrzeb. To nawet było jeszcze przed potrzebami. Widziałem, Kamil tak wyprostował się,
Spojrzał na ciebie? Spojrzał i potem przyszedł mail. Tak, to pamiętam. I co, i tak od razu po prostu po tym spojrzeniu Paweł dostał główną rolę? Słuchajcie, nie główną, drugoplanową. To było tak, że faktycznie wtedy Paweł zobaczyłem pierwszy raz, potem gdzieś w teatrze jeszcze na jaskini, na spektaklu Jaskinia i ja miałem wtedy pierwszy draft scenariusza napisany, to był 2019 rok i faktycznie Paweł był pierwszą osobą, która w ogóle przeczytała ten draft i wtedy nagrywałem scenę warsztatową. Wtedy nie miałem jeszcze Bartka i Bartka szukałem bardzo długo, ale wybrałem wtedy innego aktora po prostu do tej sceny warsztatowej, ponieważ chciałem ją zrobić, żeby już szukać producenta i dalszego finansowania. I tak się poznałem wtedy z Pawłem i Paweł wszedł już jako pierwszy do projektu. Z mojej perspektywy wyglądało to następująco. W tym okresie mieszkałem na Islandii, która też się w filmie pojawia, nie zdradzając dużo. Jest to w filmie jakaś taka kraina spełnionych marzeń albo jakiś właśnie przestrzeń wolności, której ten bohater szuka. I tak się dziwnie złożyło, że akurat tam mieszkałem. I dostałem wśród kilku maili scenariusz od Kamila. Jakoś bardzo prokrastynowałem przeczytanie tego scenariusza. To był taki okres, że przeczytałem kilka naprawdę kiepskich scenariuszy, ale mój agent tak naciskał i mówił, że jest taki Kamil i że przeczytaj ten scenariusz, on może być fajny. I kiedy usiadłem do czytania i przechodziłem scena po scenie, zrozumiałem, że ja strasznie chcę zrobić ten film, bo on realizuje też taką potrzebę moją jako aktora, ale też jako twórcy, no właśnie robienia czegoś potrzebnego, czegoś ważnego, wprowadzenia jakiejś zmiany, dialogu, więc odpowiadał na moje głębokie tęsknoty w ogóle zawodowe. I kiedy przyleciałem do Polski na casting, to byłem super zestresowany. I casting odbył się kameralnie. To duże słowo casting. Tak, to było po prostu spotkanie w mieszkaniu Kamila, nagrywane. Na to spotkanie przyszedł też Paweł i zagraliśmy razem jakąś scenę, w zasadzie trochę improwizowaną. Jedna z tych improwizacji potem weszła do filmu, więc potem kilka dni bardzo się stresowałem, czy tę rolę dostałem, czy nie. I pamiętam, że rozmawiałem z moimi przyjaciółmi i mówię, kurczę, ja na tym castingu jakoś za dużo gadałem o sobie i w ogóle jakoś przegadałem ten casting i trzeba było zostawić jakąś chociaż tajemnicę albo cokolwiek. I wtedy mój przyjaciel mi powiedział, poczekaj, bo ty teraz wysyłasz do kosmosu wiadomość, że nie poszedł ci ten casting. Musisz zaafirmować to, że wszystko będzie dobrze. Wyobraź sobie, jak odbierasz telefon, w którym dokładnie momencie, że dzwoni do ciebie Kamil, mówi, że dostałeś tę rolę. Więc ja przed pójściem spać tak sobie pomyślałem, okej, dobra, jutro pójdę do Lidla i przed tym, jak do tego Lidla wejdę, to zadzwoni telefon i tak się stało. Czyli warto czasem sygnały do kosmosu wysyłać. A ja wiedziałem właściwie po pierwszym zdaniu, że wybieram Janka, że masz go po prostu, że to jest Bartek właśnie. Wysyłał wiadomości do kosmosu. Ewo, a jak było w twoim przypadku? Rola matki Bartka. Scenariusz był świetny. Znakomity, tak znakomity, że go nie ogarniałam. Długo i parę razy musiałam go czytać. Bardzo się ucieszyłam z tej roli. Ja pisałem z myślą o Ewie, to powiedz. I też jej to powiedziałem, jak się spotkaliśmy. Więc. Mówię to, że Kamil pisał to z myślą o mnie. I no, jedna z ciekawszych ról matki, przynajmniej w scenariuszu, starałam się temu sprostać. Moja droga, no. Niejednoznaczna, bardzo taka, no, wielowarstwowa. Zresztą właściwie każda z tych postaci jakoś, myślę, że daje, otwiera jakieś światy aktorskie. Może porozmawiajmy trochę o tych postaciach. Znaczy, ja bym chciał zapytać o rodzinę. O rodzinę jako źródło opresji i zniewolenia w relacjach w ogóle międzyludzkich, zwłaszcza w małym mieście. Czy tylko właśnie jedynym sposobem na wyzwolenie się z takiej opresji jest odcięcie się od swoich korzeni, jest odcięcie się od swoich bliskich i kwestii topograficznych, czyli na przykład wyjazd z takiego małego miasteczka, no bo tak czyni to bohater tego filmu i tak być może, tak się tutaj z Anią domyślamy, uczynił to wcześniej ojciec, prawda, który zniknął. Więc słuchajcie, ja chciałbym jednak dać taki przekaz, że faktycznie ja gdzieś jest nam bardzo źle i jakieś miejsce nas dosłownie zabija, to
to słuchajcie, znajdziecie miejsce, gdzie będziecie się czuli, gdzie będziecie się czuli dobrze, gdzie będziecie mogli być sobą. I jeśli rodzina was odtrąca, to społeczność queerowa jest tak otwarta i tak troskliwa, to wiem ze swojego doświadczenia też, że znajdziecie nową rodzinę. Więc ja tu będę twardo mówił, że nie jestem absolutnie za zostawaniem w miejscu, które nas krzywdzi. Co jest też bardzo dużym problemem wewnętrznym dla Bartka i myślę, że dla wielu młodych chłopaków i dziewczyn w Polsce, że chcieliby mieszkać na wsi, bo kochają tą naturę, kochają zwierzęta, konie, swój dom, bo każdy z nas by chciał chyba, żeby było dobrze w domu, ale nie mogą, bo nie mogą, bo muszą kłamać, bo muszą udawać kogoś, kim nie są, bo muszą to wszystko przeżywać, bo słyszą, że słuchaj, ale to babci nie mów, bo babcia tego nie przeżyje. Wiecie, tak, o co chodzi, że jakby to jest tak opresyjne. Z drugiej strony, no ja przynajmniej widzę to w tym filmie, że on kocha to miejsce, w którym jest i tak naprawdę no jest z nim zrośnięty. To nie jest tylko tak, że matka od niego wymaga pozostania tam. On by to zrobił. On by chciał prowadzić tę stadninę na przykład ze swoim partnerem, nie wiem, z pomocą siostry, która się tam w pewnym momencie... Tak. I matki. Czemu nie? Tylko, że to jest scenariusz na historię, w której to środowisko no nie wykluczałoby go, czy nie wypychało. Ale jest to jakiś dramat i smutek tego, że właściwie te potrzeby, które są w tym człowieku, one nie mają szansy się połączyć, stworzyć całości. Mi się wydaje, że w ogóle często to jest taka historia, że to jest pęknięcie, bo to nie jest tak, że człowiek zostawia jedno życie i buduje sobie od zera drugie życie, bo tam jest bardzo dużo tęsknoty, tam jest taka czarna dziura, która zostaje, której jakby też nosicielem jest ten drugi bohater, który tam przyjeżdża po 15 bodajże latach, po śmierci ojca, bo widać, że w nim też coś takiego jest, on mówi, no nie wiem, musiałem przerwać terapię, bo już mi nie starczało kasy, ale no, on też musiał to jakoś, tę pustkę po prostu, po wyrwaniu tych korzeni, czymś zapełnić. Mi się wydaje, że to jest w ogóle najbardziej tragiczna rzecz w tych historiach queerowych, prawda? Ta niemożność często scalenia tych różnych kawałków swojego życia. Tak, ja przede wszystkim, słuchajcie, mimo że uważam, że nie da się żyć jako otwarty gej czy lesbijka na polskiej wsi, to absolutnie nie chciałem pokazywać prowincji w złym świetle, bo sam jestem z Podhala i kocham tam teraz jeździć, mimo że przeżyłem tam bardzo dużo złego. To teraz kocham, bo po prostu jeżdżę tam jako inny człowiek, z innymi narzędziami i z inną głową już po prostu. Ale no nie da się, jakbyśmy naprawdę chcieli i zaczarowywali rzeczywistość, że się da i znaleźli na to, nie wiem, kilka wyjątków, to będą tylko wyjątki. Nie da się, niestety się nie da i to jest tragiczna sytuacja. I też wydaje mi się, że Bartek... może tam wrócić. Mam nadzieję, że kiedyś tam wróci. Jest otwarte to zakończenie. Tak tylko do końca już... nie wiemy, co on robi. No gdzieś wyjeżdża, ale czy na zawsze, czy daleko. Nie wiemy tego. Tak, ale czasami musimy, wiecie, przekroczyć tą granicę, wyrwać się do jakiegoś innego świata, wyjść z tej strefy komfortu, żeby faktycznie czegoś się nauczyć o sobie i przepracować tę sprawę. Ja mam pytanie do was dwojga w tej chwili. Powiedzcie, jak aktorsko konstruuje się przekonującą relację miłosną na ekranie, która wiemy, że w rzeczywistości, w naszym normalnym życiu też nie jest łatwa do zrealizowania, więc jak to zrobić, żeby być tak wiarygodnym, jak wyście byli na ekranie? Jak zbudowaliście tę relację? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Mogę powiedzieć, jak ja to zrobiłem i cieszę się, że to było jakoś przekonujące. Myślę, że dużo pracy wydarzyło się oczywiście przed planem, w obszarze budowania postaci, poznawania jej i w ogóle takiego ukonstytuowania jej jako istniejącego bytu, który faktycznie funkcjonuje tylko na jakimś poziomie wyobrażonym, scenariuszowym, ale jest pełnoprawnym człowiekiem, który ma swoje potrzeby, ma swoją nieświadomość również i te obszary też badałem pracując z Anią Skorupą, ona jest coachem aktorskim Ale w zasadzie w którymś momencie tej eksploracji po prostu dotarłem do głębokiego pragnienia tego bohatera, żeby się zakochać, żeby kogoś poznać, a jednocześnie to pragnienie jest bardzo tłumione przez środowisko, w którym funkcjonuje. I pojawienie się Dawida sprawia, że ten kurek zostaje odkręcony. Więc
Nie wiem, czy wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie. To są dla mnie trochę rzeczy tak naprawdę jakoś magiczne, jakieś metafizyczne, wydarzające się gdzieś poza sytuacją prywatną. Pawle? No bo ta relacja wasza no jest naznaczona pewnymi okolicznościami trudnymi. Ty jesteś wyklętym człowiekiem na wsi, o tobie się mówi, wracasz. A mimo wszystko ten romans następuje i jest cudownie. Jak zrobiliście właśnie tę magię? Jak się wydarzyła ta magia? Po pierwsze dziękuję, bo to jest duży komplement. Jakby tak poza kadrowo, czyli w pracy, jedna rzecz to jest praca nad postacią i to są różne etapy i rozmowy z reżyserem, szukanie inspiracji, no różnego rodzaju przemyślenia, czy a druga rzecz to jest właśnie nawiązanie relacji z aktorem, z którym i przyznam, że nasza droga była bardzo różna i ona miała bardzo taką dynamikę, powiedziałbym, wcale nie taką znowu sielankową, tak. Ale tak mi się wydaje, że pewnie gdyby narysować takie linie, gdzie jest dramaturgia filmu i dramaturgia rozwoju naszych, że tak powiem, różnych tam wypadków, spotkań, przypadków odwołanych spotkań albo wycieczek poza miasto, to tak najprościej mówiąc, no wiesz, ja też jestem starszy, teraz liczyliśmy to chyba jestem 13 lat starszy. To jest Janka debiut, więc ja też byłem w pewnym sensie, no to są te konstelacje, nie? Też jakoś, nie wiem czy odpowiedzialny, ale no, jakoś współodpowiedzialny, żeby też, powiem tak, temu chłopakowi, no temu młodemu, wspaniałemu aktorowi po prostu no, jakby razem przejść przez tą historię. Na pewno nam też pomogła Kasia Szustow, która zajmowała się, była koordynatorką scen intymnych. Właśnie o to też chcieliśmy spytać. Czy to jest rzeczywiście potrzebne? To jest totalnie potrzebne. Ja, kiedy dowiedziałem się, że będziemy już ten film, że idziemy na plan, to też powiedziałem, Kamil, słuchaj, no bo teraz właśnie, wiesz, są nowe standardy i po prostu skorzystajmy z nich. Jest Kaśka Szustow, którą tam kiedyś pracowaliśmy razem w Teatrze Dramatycznym. Ja mówię, Kaśka, zdaje się, jest teraz jakimś specem w tej dziedzinie, więc po prostu zaprośmy ją i przeprowadźmy całą tą procedurę. I rzeczywiście ta procedura, to było kilka spotkań i one miały różny charakter i taki charakter, powiedziałbym, jak to się mówi, że idziesz na szkolenie, charakter szkoleniowy, ale też Kasia i jej osoba, z którą współpracowała, Marta Łachacz, wiesz, układaliśmy choreografię, jakie pozycje, a kto się z czym czuje komfortowo, a niekomfortowo. A potem nagle, dzień przed zdjęciami, okazuje się, że pozycja jednak zostanie odwrócona. I teraz to było coś takiego, że... Mówimy o pozycjach seksualnych. Mówimy o pozycjach, tak seksualnych. Ale wiesz, ale to jest, nie jest to wcale jakoś tak specjalnie zaskakujące, ale to też się przekłada na relacje między bohaterami. No tak. I jakby między nami. Sceny, kiedy kręciliśmy, dni zdjęciowe, kiedy kręciliśmy sceny intymne, były dniami wyjątkowymi i one miały charakter, bo to były trudne dni, ale to też na pewno były takie dni, które nas zbliżyły do siebie. Na przykład takim jakimś błogosławionym momentem uważam jest, jak po tej scenie seksu siedzimy i rozmawiamy i sobie tam na przykład dajemy sobie całusa i on w ogóle, procedura wymaga tego, że przed sceną mówisz, określasz swoje strefy, które wolno dotykać, których nie wolno, tak jak czujesz dzisiaj. Być może to za godzinę się zmieni, powiesz, wiesz co, czuję teraz, że mogę się całować w ogóle już tak no bardzo. No tak, ale sami przecież aktorzy, ale... jak improwizują czy coś takiego, to idą na całość, prawda? To znaczy chodzi też, żeby wam dać te narzędzia i w ogóle świadomość, że możecie powiedzieć nie, że możecie się na coś nie zgodzić. Ale przede wszystkim dokładne omówienie wcześniej, co ja chcę uzyskać, opowiadając tę scenę, jakie ja mam referencje, pokazywałem, nie wiem, jakieś ujęcia z innych filmów, czy mówiłem, co będziemy widzieli, jak będziemy widzieli, więc jakby chodzi dużo o rozmowę i ustalenie pewnych granic i faktycznie to, żebyście mieli świadomość, że możecie zawsze powiedzieć nie i wtedy idziemy na bok i rozmawiamy i ta osoba, czyli koordynatorka, jest
takim mentorem też dla was i mediatorem pomiędzy nami, więc chodzi właśnie o tą świadomość, nie? Dla mnie super ważna była jakaś konsekwencja w ogóle całego procesu, że jeżeli my jako aktorzy czujemy się bezpiecznie, no bo opowiadamy przecież historię o tym, że Dawid sprawia, że Bartek czuje się bezpiecznie, że się może otworzyć. Więc jeżeli to by miało się nie wydarzyć na planie pomiędzy nami, no to jakby miało się wydarzyć na ekranie? Takie mam wrażenie, że jakby jeżeli już idziemy z takim przekazem, no to kurczę, bądźmy konsekwentni, prawda? No to bezpieczeństwo powoduje, że pojawia się potem magia na ekranie. Tak właśnie czuję, że to, że to było tak przekonywujące i naturalne, to być może właśnie wynika z tego, że mogliście się poczuć, tak jak mówicie, bezpiecznie w całej sytuacji, że tam nie było jakiegoś takiego elementu zaskoczenia. No i najpiękniejsza dla mnie scena w tym filmie, jak śpiewasz Annę Jantar. Najbardziej czuła i najpiękniejsza scena w tym filmie, przynajmniej dla mnie. No ale rozumiem, że tutaj twoje wokalne zdolności też pomogły, bo interpretacja tej piosenki, Paweł, pełen szacunek. Paweł bardzo się bardzo dziękuję. Długo opierał. Ja nie będę używał słowa, którego używałem. Kamil poprosił mnie, żebym nie mówił na konferencjach tego słowa, które To nie używałem. Jest konferencja. Czy po prostu uważałem na początku, że ta piosenka jest tak bardzo niekorzystną piosenką do zaśpiewania, że to jest piosenka z wesel, to jest piosenka, która została zaorana weselami i po prostu jak zaczynasz ją sobie śpiewać, to nie masz szans, po prostu czujesz się jak na weselu. Ale proszę cię, a ja się czułem po prostu, chciałbym, żebyś mi śpiewał tę tak, piosenkę. Tak, no bo się to udało właśnie, ja wiedziałem, że się uda. Wykonali też właśnie z kolejną osobą doangażowaną do projektu, z Pauliną Mączką, wspaniałą terapeutką głosu i też coachką i tak dalej. Wykonaliśmy ogromną pracę, żeby tą piosenkę po prostu, żeby znaleźć jej nową jakość i żeby też nowe życie jej jakieś dać, a poza wszystkim tam też są jakieś sensy, nie? Że to jest ta playlista tych matek, że tam jest zawarta w tej piosence jakaś obietnica, która nie do końca potem jest spełniona i ta obietnica, ona dotyczy w zasadzie każdy z tych bohaterów mógłby tą piosenkę zaśpiewać. Tak, matka mogłaby, i też no matka mógłby. Bartka na pewno też, bo ja też myślę o niej jako o jakby jednym z elementów tego układu, bo ona patrzy na tę na to rodzące się uczucie, na tego swojego syna. Porozmawiajmy jeszcze chwilę tak. o twojej postaci, Ewo, o matce. Tylko taka mała dygresja, bo ja się tak rozmarzyłam, mówiliście o tych scenach erotycznych chłopców, jak ja oglądałam film i zobaczyłam jedną z tych scen, tą taką według, no nie wiem, która jest najostrzejsza, ale tak widać was od góry. Ja w którymś momencie cała, robiło to na mnie ogromne wrażenie, płonęłam i myślałam, no tak, to teraz zjedzie kamera w dół i zobaczę to, co mi się marzy, żeby zobaczyć. Tak się wkręciłam. A przecież, no nie będę mówiła, to widz musi pójść sam, zapraszam, zobaczy, co ma zobaczyć, ale piękne te sceny. I niewulgarne takie wcale. Naprawdę z wielką taką czułością i delikatnością są opowiedziane. Ja też potem, jak je widziałem na ekranie, no to mogłem się jakoś do tego odnieść, więc cieszę się, że one tak wyglądają. No, powiedziałeś tu słowo czułość. Ja też z ogromną czułością myślę i myślałam o swojej matce. O takiej kobiecie w zasadzie wykluczonej, można powiedzieć, dlatego że boryka się z depresją prawdopodobnie, z jakimiś uzależnieniami. Nie no, z toksyczną także miłością do syna przecież. Tak, tak, ale ona ma te takie problemy liczne. Jedyne miejsce, tak jak my sobie wychodzimy do teatru i do kina, ona wychodzi tylko do kościoła, możemy się zorientować. I no, wiecie, no, ja wierzę w naukę bardziej niż w magię takich miejsc jak kościół katolicki, więc podejrzewam, że ta osoba nie znajdzie tam takiego ukojenia i to nie wyleczy, nie zastąpi jej terapii, czy ksiądz jej nie będzie też leczył farmakologicznie, a mam wrażenie, że ona już prawie tego wymaga, że na pewno tego wymaga, że jest wiele takich matek w naszym społeczeństwie, niezaopiekowanych, samotnych do samotnych. Tego, nie radzących sobie z mężczyznami, bo jakaś relacja zawaliła jej życie, czyli
gdzieś tam jest na pewno problem, jak u każdej osoby uzależnionej z poczuciem własnej wartości. Wspiera się na dziecku, no i tu się zaczyna ten toksik. Ona by chciała, żeby syn jej zastąpił męża. Prawie jasno to komunikuje, że jego miejsce jest przy niej. A to jest nieprawda, to jest wynik właśnie jej niedojrzałości, jej niewiedzy. Bardzo biedna, kochana kobieta. I myślę, że tak bym chciała ją oddać i też bym chciała, żeby była tak czytana. Może ona jest niesympatyczna, jeśli idziemy za bohaterami i chcemy, żeby im się udało, żeby miłość wygrała, to nie chcemy, żeby wygrała ta matka. Ale ja tak osobiście chciałabym też, żeby być może to, jak zrobiliśmy z Kamilem te role, prowokowało do takiego myślenia, że wyjeżdża syn, wyjeżdża Bartek i w tym momencie w jej głowie też zaczyna się jakaś podróż. Ona też dojdzie do jakiegoś miejsca, do jakiegoś celu. Ona też wyrusza w jakąś swoją przygodę ze swoją psychiką, być może ze swoją zmianą. Być może jej się też uda. Chociaż z drugiej strony, bądźmy realistami. Są osoby, którym się nigdy nie uda. Ze względu na to, że właśnie film Kamila, to co żeśmy mówili na początku, daje tę nadzieję, zmienia tą martyrologiczną narrację, w której wzrastaliśmy, jeżeli chodzi o te tematy w polskim kinie. I też uważam, że czy chłopaki już poza kadrem, poza tym, co się z nimi będzie dalej działo, czy się spotkają, czy nie, nie ma to większego w tym momencie znaczenia. Uważam, że wszystkim się w tym filmie uda, bo jest to film z bardzo optymistycznym przesłaniem. Bardzo Wam dziękujemy za rozmowę. Szanowni Państwo, naszymi gośćmi i gościniami byli twórcy i twórczynie filmu Słoń, reżyser i scenarzysta Kamil Krawczycki. Dziękuję. Ewa Skibińska. Jan Hrynkiewicz. Dzięki. I Paweł Tomaszewski. A jeszcze muszę dodać, tu mi Paweł podpowiedział, że jeszcze montażysta. No to i człowiek renesansu, to moje ulubione sformułowanie. Tak, ale tak. Zdjęcia, jakie są wspaniałe w tym filmie, nie? Przepiękne i czułe właśnie, tak jak tutaj mówiliśmy. Skandynawskie kino dla mnie. A wszystkich, zapraszamy. Wszystkich Państwa zapraszamy do kina na film Słoń Kamila Krawczyckiego. Dziękujemy bardzo.